zgodnie z zawartymi umowami, także spłaciliśmy kredyty w 2015 roku. Szanowni Państwo, dzisiaj zakończyliśmy ten okres obrachunkowy 2015. Właśnie przed chwilą była sesja absolutoryjna. To oczywiście jest sesja dla wójta Krokowej, sesja absolutoryjna, ale jest to sesja także dla całego samorządu gminy Krokowa, która brała udział w wykonywaniu zadań, które sobie w 2015 roku żeśmy postawili. Czyli to są radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, dyrektor GOPS-u, dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury itd. itd. Wiele osób w tym brało udział, a udział musiał być tutaj znaczny, bo udział finansowy w gminy Krokowa, czyli mówiąc to z budżet, w tamtym roku pierwszy raz przekroczył 90 milionów. I po stronie inwestowania w inwestycje na te 90 kilka milionów żeśmy zainwestowali w inwestycje 56 milionów. 56 milionów żeśmy zainwestowali w inwestycje. I jeszcze druga ważna cyfra dla mieszkańców, dla tych, którzy to będą słuchać tej mojej wypowiedzi, to na te 56 milionów to 30, prawie 3 miliony to środki z tak zwanej Unii Europejskiej. Wykorzystaliśmy, uważam, w tym rozdaniu unijnym, które się właśnie skończyło, 31 grudnia 2015, na przestrzeni tych wielu lat, wszystko, co można było wykonać w takiej małej gminie, ale z dużymi ambicjami rozwojowymi. I to żeśmy wykonali. Dziękuję bardzo.